Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie Was witam. Witamy naszych przyjaciół, Waszych rodziców także, babcie, dziadków. I zapraszamy. Przyjdźcie z nami spotkani z Panem Jezusem. Kochani, chcemy jeszcze raz podziękować Matce Bożej za to, że ciągle jest przy Panu Jezusie. I za Jego życia, kiedy 30 lat pomaga Mu w Nazarecie, a potem, kiedy Jezus 3 lata naucza, też jest obecna Matka Boża. I stoi pod krzyżem, kiedy Jezus umiera, jest do końca Mu wierna. Dlatego podziękujemy Matce Bożej z całego serca, śpiewając: Serdeczna Matko, opiekunko ludzi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy, zlituj się, niech się nie tułamy. Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy, zlituj się, niech się nie tułamy. Dziękuję. Kochani, jest takie powiedzenie: jeśli się urodziłeś, to na pewno umrzesz. Najpewniejsze w naszym życiu po narodzinach jest to, że spotkamy się ze śmiercią. Ale oczywiście śmierć nas nie musi przerażać, dlatego że Pan Jezus jest naszym zmartwychwstaniem i życiem i głęboko w Niego wierzymy. Kto z Was już doświadczył śmierci swojej rodziny? Kto Ci umarł? Mój dziadek mi umarł. Dawno temu? W maju. Niedawno. Komu jeszcze ktoś zmarł w rodzinie? Ja proszę, kto? Babcia. No, mnie, kochani, zmarła mamusia, wcześniej zmarł tatuś. Byłem przy zgonie tatusia, kiedy konał. Moim z bratem Jankiem byłem. Także wiem, jaki to jest wielki ból, kiedy ktoś odchodzi, kogo tak bardzo kochamy. I patrzcie, moi drodzy, w tym wielkim cierpieniu, kiedy Pan Jezus kona na krzyżu, umiera, jest obecna Matka Boża. Ale nie rozstaje się z Nim. Jest cały czas z Nim obecna. I dlatego, kiedy Szymon z Arymatei zdejmuje ciało Pana Jezusa z krzyża, pomagają Mu także inni. Jest obecna Maria Magdalena, jest obecny najmłodszy z apostołów, święty Jan, ewangelista. Matka Boża z miłością bierze Pana Jezusa w swoje ramiona. Może spotkaliście takie piękne figury, nazywamy te figury pietą, gdzie Matka Boża trzyma w swoich ramionach Pana Jezusa. A może znacie taki wspaniały monument, znajduje się w Bazylice świętego Piotra i Pawła, który jest bardzo znany. Michała Anioła. Przepiękny, przepiękna pieta. Tych piet jest bardzo dużo, rozsianych po całej Polsce. Są bardzo czczone, gdzie Matka Boża, trzymając Pana Jezusa, nie złorzeczy nam, że z naszej winy Pan Jezus umarł, ale z miłością Go trzyma. Mówi: Synu, nawet po śmierci jestem z Tobą i nigdy Cię nie opuszczę. Kochani, kiedy w obozach koncentracyjnych umierali ludzie, kiedy dzisiaj także giną chrześcijanie mordowani przez muzułmanów, Matka Boża ich bierze w swoje ramiona, tak jak bierze w swoje ramiona swojego Syna i mówi: ja jestem z Wami. Dlatego, kiedy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa została zabita kilkunastoletnia Agnieszka, Matka Boża też ją trzymała po śmierci męczeńskiej w swoich ramionach. Także, kochani, kiedy została zamordowana Maria Goretti przez młodego chłopaka, Matka Boża też ją trzymała w swoich ramionach. Mówiła: dziecko, ja Cię trzymam w ramionach, tak trzymałam w ramionach swojego Syna. Kiedy z kolei została zamordowana Karolinka Kuskówna przez okrutnego Rosjanina, Matka Boża także ją trzymała w swoich ramionach, kiedy tam jej ciało spoczywało w lasku, zanim ludzie ją odnaleźli już nieżywą.
Maria utożsamiała się z cierpieniami tej właśnie dziewczyny. I także, kochani, kiedy z tego powodu, że rodzina państwa Ulmów uratowała kilku Żydów przed śmiercią i kiedy zamordowano rodzinę państwa Ulmów z taką olbrzymią ilością dzieci, Maria wszystkie te dzieci i małżonków trzymała w ramionach jako współczesna pieta ostatniej wojny światowej, mówiąc o tym: jestem zawsze z nami. Matka Boża także będzie nas trzymała w ramionach, kiedy my będziemy umierali, odchodzili do wieczności. Dlatego chciejmy ciągle pamiętać o obecności Matki Bożej w naszym życiu. Nie dziwi nas, że śpiewaliśmy tę piosenkę: serdeczna Matko, opiekunko ludzi. Tak, wygnańcu Ewy, wzywamy Cię, bądź zawsze z nami, bądź zawsze z nami. Tu, przy tej stacji Drogi Krzyżowej, Matka Boża chce nas nauczyć wierności Jezusowi aż do końca. Spuśćcie ładnie ręce i polećmy Panu Jezusowi ludzi całego świata. Prośmy o to, by niewinnie nie ginęli wyznawcy Pana Jezusa. Prośmy o to, by muzułmanie się nawrócili i nie mordowali chrześcijan. By wrogowie Kościoła, szczególnie masoni, nie wyrządzali krzywdy Kościołowi. Żeby naprawdę Kościół spełniał wielkie zadanie, głoszenie słów i czynów Pana Jezusa. Matko Boża, prosimy Cię, bądź z nami w chwili naszej śmierci i po naszym skonaniu. Trzymaj nas w ramionach, jak trzymałeś w ramionach swojego Syna. Bądź, Maryjo, zawsze z nami. Powstańmy i podziękujmy Matce Bożej, że jest obecna już po skonaniu Pana Jezusa. Prosimy o to, żebyśmy my także byli zawsze przy Panu Jezusie. Na drodze Cię Jezus spotyka i krzyża ciężkiego dotyka, więc pójdę za Tobą cichutko, krzyż został pusty, krzyż został pusty, wyschły krwi krople, wyschły krwi krople, lecz oczy matki, od łez wciąż mokre, od łez wciąż mokre, na drodze Cię Jezus spotyka i krzyża ciężkiego dotyka, więc pójdę za Tobą cichutko, ujrzeć choć trochę Twym smutko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zapłać. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Trwam oczywiście w naszym cyklicznym programie W kropelce radości. Dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za poprowadzenie dzisiejszej katechezy, a my zabieramy się za ważne zadanie, za konkurs z nagrodami. Oto krzyżówka, którą przygotowaliśmy dla Was. Bardzo proszę, zobaczycie ją także na ekranach swoich telewizorów. 20 konkursowych pytań. Pierwsze pytanie znajdujące się na samej górze krzyżówki i ostatnie 20 na samym dole. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi wpisujemy w pozycji poziomej, natomiast literki, które znajdą się na polach szarych, idąc od góry do dołu, nawlekając je na igłę z nitką, utworzą nam główne hasło naszej dzisiejszej krzyżówki. Czyli główne hasło znajduje się na tych polach podświetlonych kolorem szarym. Może tak się zdarzyć, że ktoś z Was rozszyfruje główne hasło w trakcie trwania naszego programu, wtedy otrzyma dodatkową nagrodę oraz pomoże
innym osobom, które będą dopiero dzwonić do studia telewizji Trwam, bo tym samym te osoby w tych szarych polach będą już znały chociażby jedną literkę prawidłowej odpowiedzi na konkursowe nasze pytanie. Numer telefonów 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa, Zagranica, 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048. I jeszcze dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 oraz 536 600 400. A oto nagroda, którą przygotowaliśmy dla zwycięzców w dzisiejszym naszym konkursie. Miesięcznik Anioł Stróż, wydanie wakacyjne, bardzo interesujące i ciekawe artykuły, piękne ilustracje. Ten Anioł Stróż powędruje do wszystkich, którzy w dzisiejszym konkursie prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe pytania. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli staniecie się bohaterami, zwycięzcami, to bardzo was prosimy, abyście do nas swoje dane adresowe przysłali mailem. Bardzo proszę, aby te dane były kompletne. Imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego, miejscowość, w której znajduje się poczta i oczywiście numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Myślę, że jesteśmy gotowi. O wszystkich rzeczach powiedzieliśmy już sobie dosyć dokładnie, ale będę także o niektórych ważnych sprawach przypominał jeszcze podczas trwania naszej kropelki radości. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus. Na wieki Niech wieków... będzie pochwalony Jezus. Na wieki wieków amen. Jak masz na imię? Julia. Julia, bardzo ciebie proszę, przykładaj słuchawkę telefonu mocno do ucha. Nie słuchaj telewizora, tylko rozmawiamy przez telefon. Dobrze? Dobrze. Ile masz lat, Julcia? 9. Skąd do nas dzwonisz? Blisko Krakowa. Blisko Krakowa. Wskakujemy, Julcia, do naszej krzyżówki. Ona jest cała jeszcze czyściutka, więc czekam na twój wybór od 1 do 20. A zatem, Julcia? Jedynkę. Zaczynamy od samego szczytu. Kraków niedaleko, góra, w górach są szczyty i jedynka znajduje się na samym szczycie naszej krzyżówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Pytanie brzmi następująco. Mieszkanie księżniczki. Zamek. Literki przelicz. Pięć. A inaczej zamek? Pałac. Próbujemy. Świetnie, Julcia. Chodziło nam oczywiście o pałac. To jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Zamek, pałac, właśnie to są nazwy mieszkania księżniczki, takiej prawdziwej księżniczki. Julcia, czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Rodziców, braciszka, babcię i dziadka, ciocię i wujka, księdza prowadzącego, Radio Maria i Telewizję Trwam. Dzięki ogromne, Julcia. Pozdrawiam ciebie, całą twoją rodzinkę. Dobrego dnia wam życzę. I gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Do ciebie powędruje wakacyjne wydanie Anioła Stróża. Czekam na twój adres. Wyślij go koniecznie mailem. kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest po drugiej stronie? Karolinka Jucha, mieszkam w Surochowie koło Jarosławia i mam 9 lat. Witam ciebie, Karolinko. Cieszę się, że się słyszymy. Jakoś tydzień temu nie udało się dodzwonić? Nie. No właśnie, ale dzisiaj słoneczko zaświeciło, przynajmniej w Toruniu. U ciebie świeci słońce, Karolcia? No, tak średnio. Średnio, ale się może przebije przez te chmury, co? No. Karolcia, oto nasza krzyżówka. Zobacz, co na niej się dzieje. Zaraz zobaczymy ją na swoich ekranach telewizorów. Jedynka rozszyfrowana od dwójki do dwudziestki. Co wybierasz? 12.
Dwunastkę. Gdzie upatrzyłaś sobie dwunastkę? W tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery. Z czterech liter, czyli dosyć krótkie hasło. Zobaczymy, jakie pytanie kryje się pod numerem numer 12. Jesteś gotowa? Tak. Karolcia, najwyższy szczyt w polskich górach. Cztery literki. Najwyższy szczyt w polskich górach. Wiem, że są wakacje, ale przypominamy sobie trochę geografii. Mamy jakiś pomysł, Karolinko? Pięć. Ja jeszcze nie uczę geografii. No, ale to tak powinniśmy raczej już znać nazwę tego szczytu. Najwyższy szczyt w Polsce. Mogę ci jedynie podpowiedzieć no pierwszą literkę. Więcej nie mogę. Bardzo proszę, wpiszmy spółgłoskę R. Pięć. 4, 3, 2, 1, 0. Niestety, Karolcia, bardzo ciebie pozdrawiam. Następnym razem próbuj. Zazwyczaj ci szczęście dopisywało. Bywa i tak czasami w życiu, że noga potrafi się powinąć. Ale ułatwiłaś tym samym już następnym osobom, które będą dzwonić do naszego studia, bo już znają pytanie numer 12 i znają pierwszą literę prawidłowej odpowiedzi, więc myślę, że poradzą sobie bez problemu z prawidłową odpowiedzią. Pozdrawiam ciebie, Karolcia. Nie zrażamy się niczym. Za tydzień czekam na twój telefon. Kropelka radości w telewizji Trwam. Bardzo proszę, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Jak masz na imię? Piotruś. Witam ciebie, Piotrze. Ile masz lat? 6,5. No przecież, no oczywiście. To bliżej do 7 niż do 6. Oto nasza krzyżówka. Piotrusiu, mamy zajętą jedynkę. I mamy rozpoczętą dwunastkę. Pozostałe pytania są wolne. Czy już coś wybrałeś? Dwunastkę. A, wracamy do dwunastki. Tak, myślałem, bo tu już mamy ułatwienie. Znamy spółgłoskę R, więc najwyższy szczyt w polskich górach, Piotruś. Rysy. Tak, wpisujemy. To jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Myślę, że jak Karolcia usłyszała nazwę tego szczytu, to od razu się jej w głowie wszystko przypomniało, że właśnie najwyższym szczytem w polskich górach są Rysy. Bardzo dobra odpowiedź, Piotrusiu. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Babcię, drugą babcię, dziadka, tatę, mamę, siostrę. Aha. Za prowadzącego. Dziękuję. Całą moją rodzinę, całą telewizję Trwam i wszystkich słuchaczy. My pozdrawiamy ciebie, Piotrusiu. Dobrego dnia życzymy. Niech zawsze uśmiech będzie obecny na twojej twarzy. I oczywiście czekam na twoje dane do wysyłki nagrody. Wysyłamy mailem kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo dziękuję, Piotrze. Anioła stróża wakacyjnego do ciebie wysyłamy pocztą. Ty bardzo szybko przyślij do nas swoje dane adresowe. Bardzo gorąco dziękujemy Piotrusiowi. Dzisiaj mamy jeszcze 18 konkursowych pytań przygotowanych dla was, a zatem musimy się trochę pospieszyć, abyśmy do godziny 12 zdążyli odpowiedzieć na te wszystkie konkursowe pytania. Kropelka radości, proszę bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Angelika. Angela, skąd dzwonisz? Z Białej Laskiej. Jaka pogoda u ciebie? Dobra. A dobry humor jest? Tak. To wskakujemy do krzyżówki. Zobacz, Angela, co na niej się dzieje. Nasza krzyżówka zaraz będzie obecna na ekranie naszych telewizorów. Mamy zajętą jedynkę i dwunastkę. Pozostałe pytania są wolne. Czekam na twoją decyzję, Angeliko. Dziesiątkę. Dziesiątkę. Zaznaczamy dziesiątkę. Liczę szybko literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga, Angeliko, królowa polskich rzek. Wisła.
Próbujemy. Wisła. Świetnie, tak jest, Angeliko, to jest Wisła. Fanfary dla ciebie, gratulacje dla ciebie, tak jest. Kogo pozdrawiasz, Angeliko? Mamy, tatę, siostrę i wszystkich. Sędza prowadzonego i telewizję trwa. Pozdrawiamy ciebie, Angeliko. Powiedz, jak twoje rodzeństwo ma na imię? Ola. Czyli Ole także pozdrów od nas bardzo serdecznie, dobrze? Dobrze. Gratulujemy Angelice prawidłowej odpowiedzi. Czekam na twoje dane adresowe angeliko.małpa.tv/trwam.pl. Dla tych dzieci, które nie mają możliwości skorzystania ze skrzynki elektronicznej, możemy zadzwonić do sekretariatu telewizji Trwam od poniedziałku do piątku, od 9 do godziny 15. 56 610 72 58. Ten numer telefonu wyświetla się także na ekranach waszych telewizorów. Bardzo proszę, kropelka radości w telewizji Trwam. Halo, halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Michał Gajda. Michałku, ile masz lat? 6,5. Oto nasza krzyżówka, Michale. Zobaczymy zaraz, co na niej się dzieje. Mamy zajętą 1, 10 i 12. Pozostałe pytania uśmiechają się do ciebie i czekają, które wybierzesz. 11. Gdzie mamy tą 11? W tym miejscu wypełniamy taką lukę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z 5 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga, Michałku. Budowany z piasku nad brzegiem morza. Zamek. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź, Michaś. Gratuluję. Fanfary dla ciebie. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę, brata. Drugą babcię, drugiego dziadka. Ojca Świętego. A. Cała Radio Maria i Telewizja Trwam. Bardzo dziękujemy. Powiedz mi, kto tam... na świecie. O, dzięki ogromne. A szczególnie Afryce. Dobrze, jak najbardziej. Kto tam tobie kibicuje w twoim mieszkaniu? Bo słyszę jakieś głosy, ktoś tam z tobą jest. Kto z tobą jest, Michasiu? Mamusia, tatuś. Brat i siostra. A, to taka solidna, rodzinna drużynka. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego życzę. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Tak jest, chodziło nam o zamek. Czekam teraz na twoje dane adresowe. kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo dziękuję, Michasiu, i gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Do ciebie wysyłamy anioła stróża. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam? Kogo pozdrawiam? Mateusz. Skąd dzwonisz, Mateuszku? Z Dortmundu. Z Dortmundu, czyli pozdrawiamy wszystkie dzieci mieszkające poza granicami Polski. Powiedz nam, ile masz lat? 9 lat. Oto nasza krzyżówka, Mateuszu. 1 zajęta, 10, 11 i 12. Pozostałe pytania są wolne i czekają na twój wybór. Czy podjąłeś już decyzję? Tak. Który to będzie numer? Dwójka. Dwójka. Zaznaczamy hasło numer 2, czyli wędrujemy trochę do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z 7 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Czy mogę czytać pytanie, Mateuszu? Tak. Uwaga, uwaga. Najbardziej wysunięta na północ część Polski. Znowu geografia. Najbardziej wysunięta na północ część Polski. Tam znajduje się przepiękna latarnia, którą widać z daleka. Nie wiem. No to wpiszemy pierwszą literkę. Pomożemy ci, może jakoś naprowadzimy ciebie.
Jest to spółgłoska R. Jak tak popatrzymy na mapę, to ta część Polski, ta miejscowość, ten punkt znajduje się tak pomiędzy Władysławowem i Jastrzębią Górą. Nie wiem. Trudno. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Niestety nie udało się, ale pomogłeś także kolejnym dzieciom, które myślę, że w tym momencie już chwytają za aparat telefoniczny, aby zadzwonić, bo sprawdziły już na mapie, co tak najbardziej na północ leży na mapie Polski. Pozdrawiam ciebie i czekam na twój telefon następnym razem. Kropelka radości, proszę bardzo. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Franek. Franiu, skąd dzwonisz? Chełma Lowelskiego. Wracamy do dwójki, czy strzelamy w inny punkt? Pokażmy krzyżówkę. Piętnastkę. Piętnastkę, czyli zostawiasz tą dwójkę komuś innemu. Tak. Wybieramy piętnastkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć liter prawidłowych. Jesteś gotowy, Franiu? Tak. Uwaga, uwaga, piętnaście. Do pływania latem i zjeżdżania zimą. Deska. Mm. Jesteś bardzo blisko, a żeby była prawidłowa odpowiedź, coś bardzo podobnego. Kajak? O. Franiu, jedna jest na jedną nogę, druga jest na drugą nogę. Do pływania latem, zjeżdżania zimą. Narty? Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Próbujemy. No, coś nam fanfary nie chcą zaskoczyć. O, to nie ten dźwięk, chyba nasz pan się pomylił. Ja czekam na piękne, solidne fanfary, które będą właśnie oznaką, że to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Chodziło nam o narty, tak? Na nartach możemy sobie popływać podczas wakacji, a zimą pozjeżdżać ze stoków narciarskich. Świetnie, Franiu. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, całą moją rodzinę, telewizję Trwam i księdza prowadzącego. Dzięki ogromne, Franiu. Dobrego dnia tobie życzę, pozdrawiam. Czekam na twoje dane adresowe, wślij je mailem kropelka@tv-trwam.pl. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Proszę bardzo, kropelka radości, halo, halo. Halo, halo. Czy my się słyszymy? Chyba komuś zabrakło odwagi. Halo, halo? No niestety, to powiedzmy o nagrodzie. Do Frania wysyłamy nagrodę oczywiście pocztą. W dzisiejszym programie jest to wakacyjny numer Anioła Stróża. A wszystkich naszych dzieci bardzo gorąco proszę o to, aby te dane adresowe były kompletne. Za chwilę powracamy do rozwiązywania naszej konkursowej krzyżówki, a ja zapraszam was na wakacyjne spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a szczególnie wszystkie dzieci. Dobiega końca lipiec, czyli pierwszy miesiąc wakacji już właściwie za nami. Ciekawa jestem, jak spędzacie ten czas. Mam nadzieję, że jest on dla was dobry, radosny, pełen przygód, pełen atrakcji, że również w tym czasie nie zapominacie o codziennej modlitwie, o modlitwie różańcowej, a także o apostołowaniu, szerzeniu modlitwy różańcowej. Może już udało wam się kogoś zachęcić do wspólnego odmawiania różańca świętego, a może także do tego, by
wstąpił do podwórkowych kół różańcowych dzieci, by dołączył do tej naszej różańcowej rodziny, rodziny Matki Najświętszej. Również właśnie życzę wam tego, aby udało wam się w tym czasie założyć podwórkowe koło różańcowe dzieci lub powiększyć już istniejące. Z pewnością będzie to ogromna radość dla Matki Najświętszej w tym szczególnym roku, roku jubileuszowym, kiedy przeżywamy stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. To taki szczególny prezent dla Matki Najświętszej, aby odpowiedzieć na wezwanie, które wtedy skierowała do trójki dzieci: Jacynty, Łucji i Franciszka. I aby to wezwanie było przez każdego z nas usłyszane, przyjęte i wypełnione. To taki konkretny owoc tego naszego zobowiązania do modlitwy różańcowej, naszej odpowiedzi na wezwanie Matki Najświętszej. Więc zachęcam was całym sercem, abyście nie ustawali w waszym apostołowaniu, ale z radością, z odwagą szerzyli modlitwę różańcową tam, gdzie jesteście, gdzie się znajdujecie w czasie wakacji, wśród waszych przyjaciół, koleżanek, kolegów, ale także w gronie najbliższej waszej rodziny, byście wszystkich chcieli pozyskać dla Matki Najświętszej, zapalając miłością do niej, a przez nią prowadząc wszystkich do Pana Jezusa. Informacje o tym, jak założyć podwórkowe koło różańcowe dzieci, znajdziecie na naszej stronie internetowej www.pkrd.pl. Ponieważ za kilka dni rozpoczniemy kolejny miesiąc, będzie to sierpień, tak więc w naszej modlitwie różańcowej chcemy powierzać również intencje papieską, intencje apostolstwa modlitwy. Podam teraz intencje na sierpień. Intencja ogólna, aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego. Dołączmy te intencje do naszej codziennej modlitwy różańcowej i módlmy się w łączności duchowej z Ojcem Świętym Franciszkiem, ze wszystkimi, którzy modlą się w papieskich intencjach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w najbliższą sobotę. Z Panem Bogiem. A my dziękujemy Tobie, Madziu, za przygotowanie dzisiejszej audycji. Pamiętamy oczywiście, że nie ma wakacji od Pana Boga i Jego przekazania, także zdobywamy nowe serca dla Matki Bożej poprzez wytrwałą, codzienną modlitwę różańcową. Kochani, czekam na Wasze telefony. Oczywiście mamy do rozwiązania jeszcze bardzo, bardzo wiele pytań w naszej krzyżówce, dlatego przyspieszamy, jeszcze raz przyspieszamy. Proszę bardzo, kropelka radości, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam? Anię. Skąd, Aniu, dzwonisz? Słowiska. Pozdrawiam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie. Wskakujemy do krzyżówki. Mamy, zobacz, jedynkę, rozpoczętą dwójkę, dziesiątkę, jedenastkę, dwunastkę i piętnastkę zajętą. Dwójkę. A, wracamy do dwójki. Tak myślałem, zaznaczamy dwójkę. Pamiętaj o tej pierwszej spółgłosce, którą już znamy. To jest R. No i pytanie brzmi następująco. Najbardziej wysunięta na północ część Polski. Rozewie. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To jest Rozewie, miejscowość z przepiękną latarnią morską, która pomaga statkom bezpiecznie zawinąć do portu. Kogo pozdrawiasz, Aniu? Rodziców, rodzeństwo, prababcię Franię, prababcię Zosię,
dwie babcie i dwóch dziadków, koleżanki i kolegów, księdza prowadzącego i całą telewizję Trwam. Dziękuję za te pozdrowienia. Do nich się także dołączamy. Tobie życzę dzisiejszego dobrego wakacyjnego dnia i oczywiście gorąco Ciebie pozdrawiam. Wysyłaj do nas swoje dane adresowe kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Kropelka radości, bardzo proszę. Halo, halo. Dzień dobry. Dwa bobry. Dwa bobry. Kto mi mówi dzień dobry, temu ja mówię dwa bobry. Jak się pozdrawiamy, Bartek? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witaj, Bartku. Skąd dzwonisz? Z Lisowa. Gdzie to Lisowo jest? Koło szkoły się na koło Jasła. A, to już wiemy. To jest szmat drogi od Torunia, drugi koniec Polski. Oto nasza krzyżówka. Bartku, jedynka, dwójka zajęta, dziesiątka, jedenastka, dwunastka oraz piętnastka. Czy już coś wypatrzyłeś dla siebie? Piątkę. Piątkę. Gdzie mamy tą piątkę? Cztery, pięć. Dosyć długie hasło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z ośmiu liter. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Osoba zawodowo chodząca po wysokich górach. Oj, trudne pytanie, no ale będziemy próbowali. Osoba zawodowo chodząca po wysokich górach. Alpinista? No coś z tego rodzaju, no. Ale nie o alpinistę nam chodzi. A, to ternik. Spróbujemy. Świetnie, Bartku, tak jest. Chodziło nam o taternika chodzącego po wysokich górach. Bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Czekam na Twoje pozdrowienia, Bartosz. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mamę, tatę i całą rodzinę. Świetnie. Ktoś Tobie kibicował, bo słyszę... TVN. TVN? No, Bartosz. Ja ci dam takie numery. No, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Trzymaj się dzielnie i do usłyszenia. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Jak masz na imię? Daria. Dario, skąd dzwonisz? Z Molasu. Oto nasza krzyżówka, Dario. Co tutaj mamy? Zobacz. Trójka, czwórka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka. Trzynastka, czternastka albo od szesnastki do dwudziestki. Co wybierasz? Szóstkę. Szóstkę. Pytanie numer sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Uwaga, uwaga. Pytanie numer sześć brzmi następująco. Styl pływania. Styl pływania. Są różne style pływania. Nam chodzi o jeden ze styli pływania. On się jakoś specjalnie nazywa na pięć liter. Jeden z podstawowych styli pływania, więc nie powinniśmy chyba mieć problemu. Klaun? No, próbujemy inaczej. Grzbiet? No, jeszcze. Jest taki stwór, co żyje w bagnach. Żabka? No, próbujemy. Tak, tak, chodziło nam, Dario, o żabkę, więc to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Czekam na Twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę i całą rodzinę oraz moje dwa pieski. Ojej, to aż dwa pieski masz. Tu masz wesoło chyba, co? Tak. Mają jakieś swoje imiona? Jeden to Ciapek, a drugi to Pimpek. O, widzisz, jak pięknie się nazywają. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, Dario. Nagrodę wysyłamy pocztą. Czekam na Twój adres kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Bardzo dziękujemy, Darii. Kropelka radości, proszę bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Patryk. Patryku, skąd dzwonisz? Starnawacki Tartak. Oto nasza krzyżówka, Patryku. Czy już coś wypatrzyłeś dla siebie? Tak. Który to będzie numer? Siedem. Siedem. Szukamy tej siódemki w tym miejscu pod żabką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liter. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Rozkładany turystyczny domek. Turystyczny domek. Namiot. Próbujemy. Świetnie. To jest namiot, Patryku. Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście bierzemy pod pachę, jedziemy na wakacje i mamy domek ze sobą. Kogo pozdrawiasz, Patryku?
mamę, tatę, brata, siostrę, całą telewizję Trwam i księdza prowadzącego. Dzięki ogromne, trzymaj się dzielnie, także pozdrawiam całą twoją rodzinkę. Dobrego wakacyjnego dnia życzę, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Kropelka radości, proszę bardzo, halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Błażej. Błażeju, skąd dzwonisz? Tętna. Oto nasza krzyżówka. Który numer wybierasz dla siebie, Błażej? Dziewiąty. Szukam tej dziewiątki w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, pięć liter. Jesteś gotowy, Błażeju? Tak. Uwaga, uwaga. Zamek Królewski w Krakowie. Jak nazywa się Zamek Królewski? Jak? Wawel. Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Odpowiedź Wawel. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To jest Wawel, ale jeżeli Kraków, to także smog wawelski, nieodłączny element zamku także wawelskiego i Krakowa. Kogo pozdrawiasz? Mamę, babcię, telewizję Trwam, księdza prowadzącego i całą rodzinę. Dzięki. Trzymaj się dzielnie, Błażeju. Pozdrawiam także ciebie, całą rodzinę. Ściskaj od nas bardzo serdecznie. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo. Kogo witam, kogo pozdrawiam? Ja. Jak masz na imię? Kasper. Kasprze, witam cię bardzo serdecznie. Przyłóż słuchawkę telefonu mocno do ucha i rozmawiamy tylko przez telefon. Dobrze? Kasperku, ile masz lat? 9. Oto nasza krzyżówka. Czy już wybrałeś jakiś numer dla siebie, Kacprze? 9. Gdzie mamy tą dziewiątkę? Dziewiątkę mamy zajętą, bo tu jest Wawel. Czyli możesz ósemkę wybrać? Piątkę. Który numer? Czwórkę. To zaznaczymy czwórkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Z 9 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Znowu geografia, tym razem kategoria parki narodowe. Park narodowy położony niedaleko Łeby. Park narodowy niedaleko Łeby z takimi wydmami, z piachami przesuwającymi się. Pustynia w Polsce. Ja wiem. Pomyślimy jeszcze. Tak jak pozostałym osobom mogę tylko podpowiedzieć, wpisać pierwszą literkę. Więcej nie chciałbym podpowiedzieć, a zatem spółgłoska S się pokazała. Nie wiem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niestety nie udało się, ale kolejna osoba ma już ułatwienie i czekam na osobę, która zmierzy się z tym konkursowym pytaniem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo? Halo, halo? Halo. Jak masz na imię? Kasia. Kasiu, skąd dzwonisz? Kasia. Z jakiej miejscowości dzwonisz, Kasiu? Z Kątów. Oto nasza krzyżówka. Kasiu, rozmawiamy przez telefon, nie słuchaj telewizora, bardzo cię o to proszę. Kasiu, czy wracasz do czwórki, czy wybierasz inne pytanie? Numer 18. 18. O, takie króciutkie sobie znalazłaś, 3 literki. Już patrzę na pytanie numer 18. Morskie. 3 kropki, trzeba wpisać nazwę, jezioro w górach. Morskie oko. Próbujemy, Kasiu. Oko. Tak jest, to jest oko i to jest bardzo dobra odpowiedź. Kasiu, gratulacje dla ciebie. Kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam mamę, tatę. Aha. Kogo jeszcze? Dwie babcie, babcię Jankę, babcię Stasię. Moją siostrę, Julkę. Tak, szybciutko, szybciutko, Kasiu, bo czasu mamy naprawdę niewiele. Księdza Zygmunta Łukowiaka.
Księdza Marka i księdza Przemysława z Rzecznej i księdza prowadzącego. Dzięki ogromne. Pozdrawiamy Ciebie, Kasiu. Gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Nagrodę wysyłamy pocztą kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Piotr. Piotrze, skąd dzwonisz? Bieszczad. Ile masz lat? 10. Słuchaj, oto nasza krzyżówka, Piotrze. Czy wracasz do tej czwórki, czy wybierasz coś innego? 20. Zaznaczamy 20 na samym dole naszej krzyżówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowy? Tak. Ale super, trafiłeś pytanie. Letni czas, kiedy nie chodzi się do szkoły. Wakacje. Próbujemy. Bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. To są wakacje. Któż z nas nie lubi wakacji, prawda? Piotrze, kogo pozdrawiasz? Mamy, tatę, brata, siostrę, babcię, drugą babcię, dziadka, siostrę Annę, księdza prowadzącego. Dzięki. Księdza z parafii i kolegów. A my pozdrawiamy całe piękne Bieszczady i trochę ci zazdrościmy, że mieszkasz w tak urokliwym zakątku naszej ojczyzny. Wszystkiego dobrego, Piotrze. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Halo, halo? Dominik. Skąd dzwonisz, Dominiku? Szczęść Boże, witaj. Szczęść Boże. Z jakiej miejscowości dzwonisz? Dominiku, skąd dzwonisz, z jakiej miejscowości? Z Zawiercia. Całe Zawiercie pozdrawiamy. Ile masz lat? 13. Oto nasza krzyżówka. Wracasz do tej czwórki, czy wybierasz coś innego? Wybieram 16. 16 wybieramy. W tym miejscu znajduje się 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liter. Jesteś gotowy, Dominiku? Tak. Uwaga, uwaga. Ubieramy je na nogi do pływania. Płetwy. Próbujemy. Coś dzisiaj starsze osoby, starsze dzieci mają więcej szczęścia, bo trafiają łatwiejsze pytania. No ale na tym konkurs polega. Kogo pozdrawiasz, Dominiku? Kuzyna Erika. Tak. I brata. Dzięki, my pozdrawiamy Ciebie. Gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Kropelka radości w telewizji Trwam. Halo, halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Natalia. Natalko, skąd dzwonisz? Z Cycowa, niedaleko Łęcznej. Świetnie. Oto nasza krzyżówka. Upatrzyłaś coś dla siebie już? Tak. Co to będzie? Czwórka. A, powracasz do czwórki. Zobacz, bierzesz się za parki narodowe. No i oczywiście Park Narodowy niedaleko Łeby, czyli jest to park? Słowiński. Próbujemy. Tak jest, Słowiński Park Narodowy. Byłaś w tym parku, Natalio? To życzę Tobie, żebyś go odwiedziła. Robi niesamowite wrażenie. Dosłownie tak, jakbyśmy byli na pustyni. Taki sypki, żółty piach jest przewalany przez wiatr i zabiera poszczególne części lasów. I po tym piachu tam można sobie pospacerować i zobaczyć to takie nadzwyczajne zjawisko, czyli tak zwane ruchome piaski. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam całą moją rodzinę oraz księdza prowadzącego. Dziękuję ślicznie. Ciebie także bardzo gorąco pozdrawiam. Kropelka radości w telewizji Trwam. Halo, halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Mam na imię Marysia. Marysiu, skąd dzwonisz? Z Będzina. Ile masz lat? 11. Niech żyje cały Będzin. Marysio, to nasza krzyżówka. No właśnie, tu mamy trójkę. 8, 13, 14, 17 albo 19. 13 poproszę. Niech będzie szczęśliwa. Zaznaczamy hasło numer 13. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Z 8 liter. Jesteś gotowa? Mhm. Uwaga, uwaga, Maryś. Dom mrówek. Dom mrówek. Mrowisko. Próbujemy.
Ale tam okrzyki radości. Kto tobie kibicował? Mama. I twoja mamusia jak ma na imię? Cecylia. Czyli twoją mamę pozdrawiamy, tobie gratulujemy i czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam rodziców, całą moją rodzinę, babcię Reginę, ciocię Konstancję, babcię Ale, wszystkich wujków, dziadków. I jeszcze moją świnkę morską. O, masz świnkę księdza, morską. Tak, i księdza prowadzącego i telewizję Trwam. Dziękuję ślicznie. Maryś, dobrego dnia tobie życzę. Pozdrawiaj także wszystkich swoich przyjaciół od telewizji Trwam. Bóg zapłać. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Halo. Jak masz na imię? Szczęść Boże, Wiktoria. Wiktorka, skąd dzwonisz? Z Żywca. Oto nasza krzyżówka. Co tam w Żywcu dzisiaj słychać? Świeci słońce? No to dobrze, chociaż trochę się rozpogodziło, co? Mamy, Wiktoria, trójkę, mamy ósemkę, czternastkę, siedemnastkę albo dziewiętnastkę. To poproszę ósemkę. Ósemkę. Wypełniamy tą lukę, która nam się tutaj zrobiła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem liter i ósemka. Powracam do geografii. Tym razem przenosimy się w inny zakątek, także przepiękny naszej ojczyzny. Wędruję z tobą, Wiktorio, na Mazury. Uwaga, uwaga. Największe polskie jezioro na Mazurach. Mamre? O? Mamre? Nie. No tak, no właśnie, no prawie, prawie tak, ale przyjmujemy tę odpowiedź i próbujemy ją wpisać. Śniardwy. Śniardwy. No właśnie, no. Tam mamy taką trudną zbitkę spółgłoskową w tym miejscu z tych trzech literek RDW, dlatego często ciężko wymówić od razu, tak jednym tchem można sobie język połamać. Tak, to jest jezioro Śniardwy. Bardzo dobra odpowiedź. Wiktoria, kogo pozdrawiasz? Rodziców, babcię, dziadka, wszystkich. Dzięki. Księdza Jacka. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Także dziękuję. Wiktorio, dzięki ogromne i oczywiście życzę tobie, aby udało się na Mazurach to jezioro Śniardwy odwiedzić, bo jest naprawdę przepiękne. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Jak Szczęść Boże, jak masz na imię? Paweł. Pawle, oto nasza krzyżówka. Wybrałeś coś dla siebie? Tak. Który numer? 19. 19. W tym miejscu przedostatnie pytanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć liter. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga, ale prościzna. Jemy je na początku dnia. Śniadanie? No, próbujemy. Tak jest, nasz pierwszy posiłek to jest śniadanie. Jadłeś śniadanie dzisiaj? Tak, jadłem. Mam nadzieję. Kogo chcesz pozdrowić, Pawełku? Babcię, dziadka, wuja Tadzia, ciocię Dorotę, moją babcię Stewkę, tatę, mamę, księdza prowadzącego i telewizję Trwam. Dzięki ogromne, pozdrawiam ciebie, Pawle. Pozostało nam 7 minut i 3 pytania. Kropelka radości, bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Lena. Jak? Lena. Lena. Lenko, witam ciebie i pozdrawiam. Na krzyżówkę patrzymy. Lenko, pozostała nam trójka, pozostała nam czternastka albo siedemnastka. Trójka. Trójka. Zaznaczamy hasło numer 3. W tym miejscu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem liter. Jesteś gotowa? Tak. Lenko, stolica Polski. Warszawa. Próbujemy. Tak jest, to jest Warszawa i to jest bardzo dobra odpowiedź. Kogo pozdrawiasz, Leno? Mamę, babcię, ciocię i dziadka. Dzięki ogromne. My pozdrawiamy ciebie. Życzę dobrego dnia. Kropelka radości. Halo, halo.
Halo, halo. Halo? Królem Chryste. Zawsze i wszędzie. Kogo witamy? Bartka. Ile masz lat? 13. Bartku, wskakujemy do naszej krzyżówki. Została nam albo 17, albo została nam 14. 14. 14 zaznaczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem liter. I uwaga, uwaga, Bartku. Kurort w naszych górach. Takie najbardziej znane miasto w polskich górach. Zakopane. Próbujemy. Tak jest, Zakopane, prawidłowa odpowiedź. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Wujka, kuzyna Kubę, dziadków, jednych i drugich, rodziców, księdza prowadzącego i... To wszystko. Dzięki ogromne. Powiedz nam jeszcze, skąd do nas się dodzwoniłeś, z jakiej miejscowości? Z Góralic. Z Góralic. Pozdrawiam ciebie. Wszystkiego dobrego życzę, Bartku. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Julia. Julcia, skąd dzwonisz? Ze Ścichawy. Oto nasza krzyżówka, Julio. Pozostała nam... rozwiązanie krzyżówki. Aha, no tak, no to już myślę, że nie będziemy z tym mieli problemu. Najpierw proponuję zaznaczyć 17 i rozwiążemy 17, a później powiążemy literki na porach szarych. Dobrze? Dobrze. Uwaga, uwaga, pytanie numer 17 brzmi następująco. Julcia, kotlet na przykład jaki? Taki najbardziej... Schabowy. No właśnie, taki najbardziej pospolity kotlet schabowy. Próbujemy. Bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Rozwiązaliśmy całą naszą krzyżówkę. Brawa dla ciebie i teraz czytamy główne hasło naszej krzyżówki, Julcia. No. Powstanie warszawskie. Powstanie warszawskie, tak jest. Na tych szarych polach główne hasło dzisiejszej krzyżówki przypomina nam o zbliżającej się rocznicy powstania warszawskiego. Także i my pamiętajmy o tych bohaterach naszej ojczyzny, którzy walczyli, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju. Julcia, kogo pozdrawiasz? Moją całą rodzinę, całą klasę ze szkoły podstawowej w Klukach, księdza prowadzącego, telewizję Trwam, moich braci Wojtka i Julka. Aha. I wszystkich na całym świecie. Dzięki ogromne. Jakie plany masz na dzisiaj? Jeszcze nie wiem. No ale coś wymyślisz na pewno, co? Tak. Wszystkiego dobrego, Julcia. Pozdrawiam ciebie bardzo gorąco. Dziękujemy Julii i tym samym gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Kochani, jeżeli prawidłowo odpowiedzieliście na pytania konkursowe, wysyłajcie do nas swoje dane adresowe. Proszę, by były one kompletne, a my do was wysyłamy dzisiejszą nagrodę, wakacyjny numer Anioła Stróża. I oczywiście dla ciebie, Julcia, dodatkowa nagroda przypisana do głównego hasła. Adres swój wysyłamy na adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl albo dzwonimy do sekretariatu telewizji Trwam od poniedziałku do piątku od 9 do 15, 56 610 72 58. I na zakończenie tego naszego spotkania przypominamy sobie o tym naszym programie Minimum, który obowiązuje także podczas wakacji. Nie ma dnia bez modlitwy, nie ma niedzieli i święta bez mszy świętej i nie ma miesiąca bez spowiedzi świętej. To jest ten nasz program Minimum i do tego bądźcie jeszcze apostołami modlitwy różańcowej. Zwycięzcom gratuluję, tym, którym dzisiaj powinęła się noga. Życzę, aby się nie zrażali i oczekuję na wasze telefony już za tydzień w kolejnym wydaniu Kropelki Radości. Życzę wam uśmiechu na twarzy, radości w sercu, dobrego humoru, bo przecież są wakacje. Zostańcie z Bogiem.